Jakże tam było? Powiedz! Trzeba tę rzecz zatrzeć. Już mnie znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć. Ważniejsze ja mam sprawę niż godzić pieniądze. Ale... jeszcze raz zgodzę. Zgodzić? Cóż to znaczy? A i czy mi waść wreszcie z tą zgodą do licha? Przerwał sędzia, tupnął w szynową. Patrzcie mnicha, że go przyjmuje grzecznie, chce mnie za nos zwodzić. Więc wasze, że sobie niezwykle się godzić, gdy pozwał, muszą wygrać. Nieraz w ich imieniu trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu. Dosyć zrobiłem głupstwa z porady waszeci, zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci. Od dzisiaj nie ma zgody. Nie ma, nie ma, nie ma! I krzycząc chodził dupą nogami obiema. Prócz tego, za wczorajszy niegrzeczny uczynek musi mnie deprekować albo pojedynek. Ale sędzio, cóż będzie, jak Jacek się dowie? Wszak on umrze z rozpaczy. Czyliż Sowicowie nie nabroili w tym zamku jeszcze dość złego? Bracie, wspominać nie chcę wypadku strasznego. Wiesz także, że część gruntów od zamku dziedzica zabrała i Sowicom dała. Targowica! Jacek zagrzeczając musiał był ślubować. Pod absolucją dobra te restytuować. Wziął więc Zosię, choreszkę w dziedziczkę ubogą hodować. Wychowanie jej opłacał drogo. Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać i tak dwa poróżnione domy znowu zbratać i dziedziczce bez wstydu ustąpić grabieży. Lecz cóż to? Krzyknął sędzia. Co do mnie należy? Ja się nie znałem, nawet nie widziałem z Jackiem. Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem, siedząc w ten czas retorem w jezuickiej szkole. Potem u wojewody służąc za pachole. Dano mi dobra, wziąłem. Kazał przyjąć Zosię, przyjąłem. Hodowałem. Myślę o jej losie. Dość mnie nudzi ta cała historia babia, a potem czemuż jeszcze wlazł mi tu ten hrabia z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz, przyjacielu, on choreszką dziesiąta woda na kisielu i ma mnie żyć, a ja go zapraszać do zgody. Bracie, rzekł ksiądz, ważne są do tego powody. Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska cłać syna? Potem w Litwie zostawił. Cóż w tym za przyczyna? Oto w domu ojczyźnie potrzebniejszy będzie. Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie, o czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz. Teraz czas już powiedzieć wszystko. Czas już teraz. Ważne rzeczy, mój bracie. Wojna! Tuż nad nami. Wojna o Polskę. Bracie, będziemy Polakami. Wojna niechybna. Kiedy z poselstwem tajemnym tu biegłem, wojsko poczty stały nad Niemnem. Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje niepomno. Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe. Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe już są w drodze. Na pierwszy znak Napoleona przejdą Niemy i bracie, ojczyzna wskrzeszona.